I cześć, siemano, witam wszystkich w kolejnym odcinku Sherlock Holmes i zatopiony, zaginiony pociąg Widmo, który był fałszywym pociągiem zwanym Drezyną i przewożącym jakiś tam tajny, mistyczny artefakt wytwarzający prąd, w sumie prototyp tego. No i co, ostatnio troszkę się dowiedzieliśmy i dzisiaj będziemy kontynuować, ale co my musimy zrobić, żeby to kontynuować, to ja jeszcze nie do końca wiem. Także zaraz sobie to na szybko sprawdzimy. Zbadaj tor odchodzące od rozjazdu. Gdzie my mamy mapkę? O co tu może chodzić, bo, e, że tak powiem, nie mamy tu żadnej pineski na mapie. A, to jest ciekawostka. Musiałbym się udać do tej naszej karocy. Może tam coś zobaczymy więcej? I jest nasza karoca tutaj. Proszę mi pokazać mapeczkę. A, tu niezbyt. Ewentualnie. Dobra, tu też nie zobaczymy. Chcę wejść, może tu. Dawaj, dawaj, ładuj. I tutaj mieliśmy taki jeden dowodzik i może tutaj są jakieś e, ciekawe rzeczy. To już sprawdzałem ostatnio, ale nic mi tu nie pomagało tu. Jak wejdziemy. A, tam chyba będzie jakieś kurczę, bo to jest to jeziorko, tu jest to. Chyba na samym końcu coś tam będzie ciekawego. Dobra. Udajmy się tam. Rozjazd kolejowy. Właśnie te tory musimy zbadać. I tutaj, tak jakby za jeziorkiem, to z No, coś tu musi być, w każdym razie. To jest ostatnia rzecz, która nam pozostała. Z dedukcji, no to dupa, że tak powiem, nie masz z czym tego połączyć. Zradzione szyny kolejowe magazynu w pobliżu. Został splądrowany, był w nim dodatkowe fragmenty szyn. No i właśnie, te szyny możliwe, że są położone gdzieś tu, a przynajmniej. Mam taką nadzieję, że zostały gdzieś tu rozbudowane. Ale cholera. Ja tu nic nie widzę. Tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Żadnej wizji na Sherlock nie ma niestety. Tutaj za daleko też się pewnie udać nie mogę. no właśnie, już mnie odpychają. Aha. I co my tu musimy konkretnego zrobić? Tego jeszcze nie wiem. Kurde, myślę, że coś na Ziemi, ale jednak nie. Dobra, odpal to jeszcze raz. Czy coś tu jest podejrzanego? Ja tu nic nie widzę, a tu coś podejrzanego powinno być. Tu już mnie wywala ten rozjazd. Doprowadzi do tego. Kurczaczki. Nie wiem co ja bym musiał tutaj zbadać, nie? O, teraz dopiero się załączył, jak sobie kliknąłem na znak. Ja piernicze, a ja tu chodziłem i tyle... Tyle główkowałem, nie wiedziałem co się ma wydarzyć. It no to przepraszam bardzo, ja cały czas właśnie taki pomysł miałem, że mogli tędy pojechać, ale mnie tam gra nie chciała dalej puścić. Ale widocznie musieliśmy sprawdzić ten znak, także chodźmy do kopalni. Ciekawe co będzie w kopalni. Jakaś nowa dedukcja, może? Nie, jeszcze nie. No ale dobra, podejrzewam, że już tą zagadkę powoli rozskmieniamy. Kurde, ale się błyskawicznie ta gra czytała. Nie spodziewałem się tego po niej. Dobra, Watson nam coś tam powiedział. Nie zwróciłem uwagi na napisy, ale. Toj, że jesteśmy w kopalni opuszczonej bodajże. Dobra, musimy tutaj sobie rozstaw tych śladów znowu. Jak nic ciekawego jak mnie to drażni. Odtąd. Dotąd. No, jak nic ciekawego, no co ty? Deskę ci mam zbadać? No zobacz. O, nie trafiłem nawet. Dobra, czekajcie. Od tego miejsca. Kurde. Od. No. Ro. Nie buntuj się. Od tego miejsca do tego. Jak nic. Raz się udało, teraz się nie udaje? O co tu chodzi?

Okej, okay, okej. Okay. Tutaj były skradzione szyny kolejowe. Kopalnia się zawaliła, brakujące tory do kopalni i skradzione szyny to pasuje. I w coś to się będzie łączyć, tylko. Ktoś ukradł szyny, aby dołożyć je do brakującej części torów prowadzących do... Zalanego kanio. Aha, dobra, teraz będziemy musieli wybrać, czy pociąg jest zatopiony, czy może zakamieniołowany. To już szynę, aby dołożyć je do brakującej części prowadzących do kopalni. No i jakim prawem i cudem ja mam to ocenić? Mm. ale wydaje mi się, że. to była stacja z tym. Z Drezynką Chester coś tam, czyli przez Chester coś tam nie pojechał i nie dojechał do, do tego miejsca i nie poszło pod wodę, tylko będzie w kamieniołomie. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze to sprawdzimy. No, i tam by to zasypali. A zawalona kopalnia, sterta kamieni. Papierowe

Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Watsonem, ale nie mogę. O Jezus jakie słabe celowanie. Którym się strzela. Dobra jest. Uwaga, będzie wybuch. Tak też myślałem. Dynamite. Dobra, nowe poszlaki. Proszę bardzo, ktoś wysadził kopalnię. Ktoś rozmontował tory prowadzące do rzeki. Są jakieś te z barką. Ja piernicze. Jak ja mam wydedukować, które rozwiązanie jest prawdziwe? Yy, powiedzmy, że do kopalni jednak poszło. Tutaj yy... o nie, tu coś w ogóle źle. Pociąg przejechał przez stację. Pociąg nie przejechał. Dobra, nie przejechał, ale tu się z czymś to nie zgadza. Teraz. Hmm. Z tym się nam to nie zgadza. Pociąg mógł zatonąć. Pociąg nie mógł zatonąć, ponieważ brakuje torów. Kurde, i mamy dwie drogi. Zasypany pociąg. Kopalnie zostały wysadzone, aby uchronić pociąg. Ukryć pociąg. Po wprowadzeniu pociągu do środka użyto dynamitu. Do wysadzenia kopalni użyto dynamitu. Ktoś chciał, żeby się zawaliły. No ale to jedno i drugie, że tak powiem, prowadzi do tego samego. A, i teraz nam się tu coś pojawiło. Pociąg jest uwięziony pod zawaloną kopalnią. Ma to sens. A jak damy to, to nadal się nam nic nie dzieje. Dobra, no to powiedzmy, że pociąg jest tam. Aczkolwiek mogli po prostu tą kopalnię wysadzić. No tak, o. Tak, o mogli sobie wysadzić jakieś wskazówki. Nie mamy wskazówek. Hmm. A tu jakaś dedukcja się pojawiła. Teraz. A tu nic nie ma. A. No, i kogo tu jest wina? Może to trzeba w drugą stronę jakoś połączyć i się coś tam bardziej rozwikłe? No, nie wiem. To tu do zbadania. A to lepiej nie, nie główkuj, co mi tam siedzi w głowie, bo. Jezus, teleportował się. Bo możesz się przeliczyć, a ja bym chciał tutaj znaleźć jakiś fajny dowodzik na cokolwiek. Czy będzie mi to dane? Chyba nie. Żadnych wyobraźni też nie ma. Dobra, wyłącz to. Yy, nic tu nie ma, naprawdę tu nic nie ma. Ja w to nie wierzę, że tu nic nie ma. Zamknięte drzwi, za tymi drzwiami na pewno w tych beczkach coś jest. Albo w tej tam... ...szafce. Nie no, coś tu musi być. Cholera. No nie ma tu nic. To za bezsensowne pomieszczenie, może w tym? Metalowe pudełko, a w metalowym pudełku jest kłódka. Let's open, it. let's open it. Oczywiście zagadka, e, z których stron? Dobra, widzę, że mamy tutaj, to zróbmy tak, tak. I tak to trybi, to nie ma szans zatrybić. O Jezus, to w ogóle. To w ogóle nie ma szans zatrybić. Pomijając fakt, że tu jest trochę krzywa. Oj. No, to może być zamek, który mnie pokona. Bo jest troszkę niewdzięczny. Nie wiem od której strony zacząć. Dobra, a jak to obrócimy? Hmm. A, tu jest jakiś. Dobra, to drugie musimy to drugie musimy ogarnąć. I będzie cacy. Patrzcie to: 3, 2, 1. Cyk. Działa? A nie, bo tu jest... Holy shit, co ja mam z tym zrobić? Chyba, że z tej strony. O, to może być też dobry punkt do odniesienia. Dobra, z tej strony zróbmy. W końcu to musi wychodzić, a nie wchodzić. Też wchodzić pewnie też. A, słuchajcie, bo tu jest trochę krzywo. Jest prosto? Chyba nie. Teraz powinno być... Teraz powinno być... I teraz też powinno być, ale jeszcze tu jest kreska. No i co? Oj, nie to. Tu już jest jakiś skomplikowany zamek. A. A, a, a. Raz, dwa, trzecie, trzeba by było pokręcić. A, tu też nie ma. O, tu jest kurde krzywa. Tu jest krzywa. Dobra, no teraz niby jest prosto. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, czemu ty się kręcisz? No, cyknij. Eee. Dobra, tu powiedzmy jest. Ale gdzie to wchodzi? Dobra, gdzie jest jeszcze tutaj jeden? Na dwójce jeszcze jest jakiś dęzelek, dobra. Zasuńmy dwójkę, w takim bądź razie. No, to to się robi. I co? I dupa. Ja pierniczę. Co to za zamek jest? Chyba, że teraz muszę... O proszę, Tom Trójk, udało się. Skomplikowany był ten safe, coś tu musi być ciekawego, co nas doprowadzi do, do końca. Bar o proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko jak my się z nim skontaktujemy? Informuję, że, informujemy, że przedstawiciele mają od teraz nieograniczony dostęp do kopalni. Ta firma jest przyszłym właścicielem kopalni. W związku z tym zakaz wstępu obejmuje wszystkich przedstawicieli tej drugiej firmy. Wstępna umowa sprzedaży została wycofana. Proszę niczego nie wyjaśniać. Te informacje są poufne. Wyjaśniać, wyjawniać chyba nieważne. Dobra, mamy nową lokację. E, tutaj mamy jakieś nowe dowody, ale nie możemy z nikim o tym pogadać. Użyj telegrafu, aby dowiedzieć się więcej o firmie Węgiel Via. Dobrze, ale... Wygląda na że obie firmy z Południowej zostały zaangażowane w kupę minera. Ten człowiek w Doncaster, który rozpoznał naszą prognozę, smakuje meksyjskie cigary. Może... Tak, Watson. Ale e, gdzie, że tak powiem, ja mam wysłać ten telegram? Gdzie jest ten parowóz mój? Mamy nowe zadania. Znajdźmy mężczyznę palącego cygara. Okej, okay, a może jeszcze tutaj? Nie, nie da się nic tu zbadać. Eee, gdzie może być ten? ziomeczek. Gdzie on był? Tu był wcześniej, nie? Czy tu? Tu albo tu. Cholera. Był rozjazd kolejowy z tego. Chodźmy tu. A jak coś trzeba, będzie też telegram wysłać. Hmm. Jakieś nowe poszlaki? O, właśnie, tu jest bitka tych dwóch. O Okopalnie. Ja prawdopodobnie będę musiał wybrać jedną ze stron. Dobra, jest ta stacja, tylko gdzie był ten ziomek? O, chyba tu był. Jest nasz drogi kolega. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. De Chile. Zobaczmy, jest na pewno bogaty, bo to widać. O, o, o coś tutaj. Smarszczki, jesteś stary, no. Wow. Eleganckie ubranie, no właśnie. Solidna sylwetka. Guziki, wszystkie ma. Nie ma nic w kieszeniach, co Pad na dłoniach. Cygaro, drogie cygaro, drogi koleś, drogie cygaro. Dobra. Myślałem, że jest pan Meksykaninem. Chile, but you are No, you are wrong. Why would think Mexican? Polisa ubezpieczeniowa, raport Meksykańskie cygara, szczegółowa mapa kolei, bilet na wyścigi konne. No to nie ma znaczenia w ogóle z tym, mapa też nie.

i was to meet my fellow compañeros. where did you to arrive yesterday? they were on that damn train. i will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. it's now my responsibility to repatriate them." "who authorized you to do that?" "the company i work for." "could you tell me the name of the company?" "it's not your concern." "and what is your name?" "enough questions! No, to ładnie się zachował. Dokładnie, Watsonie, dokładnie. Coś mnie tu śmierdzi, ta sprawa. Ona nam nowego tutaj. Dobra, telegram musimy, i jeszcze tu on się nam prawdopodobnie pojawił. No jest. Meksykaniec. Gdzie ja mogę tutaj telegrama nadać? Oni mieli chyba na każdej tej, nie? Dwie firmy. Obie chciały kupić kopalnię. Meksykańska ustaliła, że warunki umowy przygotowały wszelkie dokumenty, jednak to czyli czycy. wpływowe osoby udało się zawrzeć umowę zakupu kopalni. Hmm. Ciekawe, ciekawe. I Meksykanie mszczą się na czyliczykach. To ma jakiś związek ze sobą. To jej jesteś nowy. Bez urazy do Chilijczyków, Meksykanie nie żywią urazy do Chilijczyków, w końcu biznes to biznes, no nie, 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 to nie ma racji bytu. I teraz jest tutaj w drugą stronę, Meksykanie są źli na Chilijczyków. Firma żywiła urazem, tak, żywili urazę, tylko... O proszę, jest nowa konkluzja. Tutaj motyw Robinsona. Dzięki polisie ubezpieczenia kilka nieuczciwych umów. Właśnie utrata prototypu, utrata maszyny dla pana Robinson. Nie, to, to, to w to nie wierzę. Co tutaj jest? Meksykanie zorganizowali pozostanie w pociągu, dlatego konduktor wyprosił ich. No, ma to sens i mielibyśmy już zakończenie sprawy. Ale czy ja mam wszystkie dowody? Czy z tych tutaj rozsypanych Wszystkich poszlak i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie wywnioskować? Nie wiem, co tutaj mamy. Szybka reakcja. Nienawiść Meksykanów do Czyjczyków zabiła wielu niewinnych ludzi. Musimy działać szybko, skontaktować się z Estradem i pozwolić policji wymierzyć sprawiedliwość, nawet jeśli od. Będzie się to kosztem międzynarodowego konfliktu. Oj, to tak średnio: polityczne gierki, i takie, takie organizacje przestępcze nie da się zaatakować bezpośrednio. Potrzeba delikatnego podejścia, daj Minecraftowi szansę na rozwiązanie konfliktu, mimo że sprawa może się przeciągnąć i obrócić na jego korzyść. Aha. Aha. Kontynuuj śledztwo, jeszcze możemy tutaj ogarnąć. Wskazówek żadnych już nie mamy. Dobra, jak wyjdziemy z tego, mamy tu jakieś nowe w ogóle jeszcze, jeszcze rzeczy? Rozwiąż zagadkę, czyli już mamy wszystko. Mamy już wszystko. A. No i nie jestem pewien, ale. Mamy tu na pewno Meksykańca, który podawał się za Chilijczyka. Także to jest podejrzane. Dobra, zróbmy tak, jak wydedukowałem. No, ten pociąg dalej nie pojechał. Jest możliwe w kopalni, tylko czekajcie, niech to przemyśle. Jak on by był w kopalni i Meksykanie. A może chilijczycy go tam zapierdzielili? A sami prototypem odjechali. Kto miał dostęp do tych barek. E, oto mnie tutaj właśnie zastanawia, gdzie jest to z las barcas. Las zarpas. Napisał las zarpas, znaleziony. U coś o tym. Las zarpas, kto to jest? To lider. E, należy do meksykańskiego. Czyli co, to by był fałszywy alarm? Nie ma tam żadnej barki, nikt nic nie... Hmm. Czyli właśnie, to byśmy wkopali... Ale teraz i tak wkopujemy Meksykańców. Nie, coś tutaj namieszałem w tej sprawie, ale nie chce mi się już tego analizować, pójdziemy tak jak... Tak jak jest. Meksykanie uwięzili Chilijczyków. Mogli ich uwięzić w kopalni. Tylko czy to ma sens, bo. No, mieli tą barkę cholerną. Mogli to w inny sposób zrobić. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy, jak jardyknę w te polityczne gierki. Nic więcej tu już nie wymyślę. Ten jest the Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly, they rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. Now, I did not say that we had finished here yet. "well, all right. what did i miss?" "watson, we know that the barcazas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and robinson's prototype, but we still need to corner the guilty party." "but how do you intend to prove "oh, no. please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. you may rest assured that i have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course you already had a plan. I shall follow you, Holmes. <laughs> well, the case is solved and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away, what Wait wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. It, it pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers the gentleman carries some vital information on this case i am sure of it ah really your station will be famous mr duff the journalists will be here before you know it goodbye sir good Goodbye, gentlemen

No, którym się strzela? Halo. Nie daje mi strzelić. A, dobra. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my god. I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room and not with you wearing a blindfold. No i mamy. Mamy to. Sprawdźmy, czy to było dobre, złe. <laughs> źle. Uuu, źle, żeśmy to rozwiązali. No to fajnie. <laughs> nie wiem, czy doszliście do takich samych wniosków, jak ja. Coś mi tu nie pasowało, ale już mi się nie chciało z tym wszystkim bawić. No Ale mimo wszystko ten jakąś broń miał. No nie wiem. No nie wiem. Zobaczymy, czy byście chcieli, może jakieś inne zakończenie? Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć inne zakończenie. Chociaż nie wiem, czy nie zabiorę się za kolejny odcinek z kolejną sprawą, a póki co, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.